Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Czepiel, jestem trenerem edukacji globalnej Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła. Będę chciał Państwu opowiedzieć o raporcie, który sporządziliśmy w ramach projektu. Raporcie polegającym na analizie podręczników pod kątem występowania w nich edukacji globalnej. Celem naszego badania było sprawdzanie, czy w analizowanych materiałach realizowana jest edukacja globalna, rozumiana jako część kształcenia obywatelskiego i wychowania, rozszerzona o uświadomienie zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Staraliśmy się też sprawdzić, czy nawet jeżeli taka edukacja nie jest prowadzona, to czy występują w danych materiałach jakieś przesłanki do tego, żeby można było tą edukację wprowadzić, oraz w jaki sposób prezentowane są miejsca, ludzie na obrazach czy w treściach właśnie w tych materiałach. Na potrzeby badania przyjęliśmy definicję opracowaną przez międzysektorowy zespół składający się z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Szkół Wyższych oraz organizacji pozarządowych. I przeanalizowanych zostało 10 serii wydawniczych. Docelowo miały to być wszystkie materiały, wszystkie podręczniki, zeszyty ćwiczeń, poradniki metodyczne oraz programy nauczania dla pierwszego etapu edukacyjnego. Natomiast w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy analizę, nie były dostępne materiały dla trzecich klas szkół podstawowych z racji tego, że były uzupełniane z powodu zmiany podstawy programowej. Przeanalizowaliśmy także podstawę programową i stwierdziliśmy, że nie zawiera ona niemal zupełnie edukacji globalnej. Sam termin edukacja globalna nie pojawił się ani razu. Pojawiły się na przykład natomiast takie wartości jak szacunek do drugiego człowieka oraz przyrody, aspekty takie jak prawa dziecka, nauka tolerancji, poznawanie innych kultur. Natomiast z samej podstawy nie wynika, że miały być stosowane jako część edukacji globalnej. Także programy nauczania nie zawierają edukacji globalnej. Sytuacja jest tutaj podobna jak w przypadku podstawy programowej. Także tutaj znajdujemy ewentualnie takie treści, które mogłyby być wykorzystane w edukacji globalnej, jeżeli oczywiście nauczyciel będzie tego świadomy i zrobi to w świadomy sposób. Analizując większość podręczników, stwierdziliśmy, że pojawiają się w nich osoby, które wykazują cechy, kolor skóry wskazujący na to, że mogą pochodzić z innych kręgów kulturowych. I osoby te bardzo często pojawiają się tak jakby w tle. To znaczy pełnią różne funkcje, są różnymi osobami społeczności szkolnej, tak to można by było zbiorczo nazwać. Nie pełnią jakichś konkretnych ról. Po prostu są. I naszym zdaniem jest to zabieg bardzo dobry, ponieważ nie robi z tych ludzi atrakcji. Natomiast ludzie oswajają się z tym, że wszyscy jesteśmy różni. I bardzo dobrym przykładem tutaj jest podręcznik My i nasz elementarz, gdzie występuje Joan i Żaneta. Są to dzieci należące do klasy pierwszej A, która jest bohaterem zbiorowym całego cyklu podręczników. Joan ma rodziców z Wietnamu, Żaneta ojca Marokańczyka. Po prostu występują, są częścią tej społeczności. Bardzo często w podręcznikach szkolnych pojawia się także temat tolerancji. I często też jest realizowany w całkiem dobry sposób. Natomiast we wszystkich podręcznikach, które przeanalizowaliśmy, tylko jeden jedyny raz pojawiła się sama definicja tolerancji. Definicja, która jest naszym zdaniem także dostosowana do wieku dzieci, a więc też bardzo łatwo przystępna. W naszej ocenie powinno to być normą we wszystkich podręcznikach. No i oczywiście, jeżeli tolerancja, no to mamy temat różnorodności ludzi. Ta różnorodność także jest przedstawiana w sposób całkiem dobry, także jest eksploatowana dość mocno. Zazwyczaj przedstawiona jest jako atut, jako coś, co nam służy, co
stwarza świat ciekawszym, wzbogaca społeczności, wzbogaca nas samych. Natomiast realizowane jest dobrze w tych miejscach, w których faktycznie była zaplanowana. Jeżeli patrzymy bardziej globalnie na cały podręcznik, to okazuje się, że jej wykorzystanie nie jest spójne. No i pojawia nam się takie zestawienie globalna północ, globalne południe. Ludzie z globalnej północy, z krajów o wyższym stopniu rozwoju, bardzo często przedstawiani są w szerszym kontekście. Zamieszkują wsie, zamieszkują miasta, pełnią różne funkcje, wykonują różne zawody, mają jakieś ciekawe zainteresowania. Natomiast ludzie z globalnego południa zazwyczaj pokazywani są troszeczkę na zasadzie egzotyki. Często informacje ich dotyczące są już nieaktualne. Więc tutaj różnorodność w takim wydaniu niestety jest nieco rażąca i niespójna z tym, jak to się przedstawia w miejscach, gdzie miała się pojawić. Bardzo często w podręcznikach szkolnych pojawiają się różne stereotypy. Mówiłem przed chwilą o niespójności, niekonsekwencji i tutaj mamy taki przykład mapy, która jest doskonałym sposobem zobrazowania jakby różnorodności świata, natomiast sama treść, którą przedstawia, nie jest już tak doskonała, no bo łatwo jest zobaczyć, że ludzie poza Europejczykami akurat przedstawiani są w dziwnych, być może z perspektywy dziecka, strojach. W Europie wszyscy są ubrani w dżinsy, t-shirty, podobnie jak ja teraz tutaj występuję przed Państwem. Natomiast pozostałe kontynenty wyglądają zupełnie inaczej. Zazwyczaj są to stroje tradycyjne i nie byłoby w tym nic złego. Gdybyśmy w Europie także mieli strój bawarski, być może kogoś w stroju krakowiaka, wtedy ta konsekwencja byłaby naprawdę w porządku. Natomiast w takiej formie buduje to takie błędne trochę przeświadczenie, że w taki, nazwijmy to, współczesny sposób ubieramy się tylko my w Europie, no mamy kowboja jeszcze w Stanach Zjednoczonych, ale już w innych krajach wygląda to zupełnie inaczej. Ciekawostką jest, że nawet w przypadku Kanady, w przypadku Australii, które należą przecież do krajów globalnej północy, krajów o wyższym stopniu rozwoju, także mamy tutaj te stroje ludowe. Kolejnym stereotypem jest stereotyp Afryki. Stereotyp dzikiej Afryki. I we wszystkich podręcznikach, które przeanalizowaliśmy w trakcie badania, ani razu nie pojawił się obraz Afryki nowoczesnej, jaki oczywiście możemy zaobserwować w dzisiejszym świecie. Nie mamy tam żadnego miasta, nowoczesnych sprzętów, pojazdów, biurowców, które przecież tam występują. Przykład zabaw afrykańskich dzieci. Wydawałoby się bardzo fajna, bardzo zgrabna grafika pokazująca życie dzieci, no właśnie, żyjących w Afryce. Tylko że Afryka to przecież ponad 50 krajów, bardzo różnorodnych, w których zarówno wygląd ludzi, jak i ich zachowania, ich zwyczaje bardzo mocno od siebie się różnią. Dobrym zabiegiem jest tutaj znalezienie takich zabaw afrykańskich, bo tak to jest ujęte, które są podobne do zabaw naszych polskich, czyli widzimy powiązania. Świetnie. Szkoda tylko, że nie mamy tutaj albo jakiegoś kraju wyszczególnionego, albo chociażby wzmianki o tym, że ta Afryka nie jest taka jednolita. Kolejny przykład stereotypowego przedstawienia Afryki znajdziemy w takich treściach, które dotyczą pogody. No i na załączonym obrazku możemy zobaczyć, że Azja jest reprezentowana przez Chinkę, osobę z Mongolii, z Europy mamy Greka, mamy Finów, mamy Hawajkę, a cała Afryka jest reprezentowana po prostu przez dwójkę dzieci oraz jeden krajobraz podpisany Afryka, Afrykanie. Także bieda w Afryce jest, wydawałoby się, już bardzo stereotypowa, ponieważ oczywiście jest to kontynent, na którym znajduje się
wielu ludzi żyjących na skraju ubóstwa. Jest tam wiele problemów, ale mamy wrażenie, że w analizowanych podręcznikach właściwie mówi się tylko o tych problemach, tylko o biedzie i tylko o potrzebie pomagania Afrykańczykom. Zapominając, że mamy także kraje bogatsze, mamy wielomilionowe metropolie, mamy też rozwijającą się coraz mocniej klasę średnią. Więc możemy mówić oczywiście o tym, co jest problemem na kontynencie afrykańskim, natomiast powinniśmy to robić w szerszym kontekście, pokazując także inny obraz tej Afryki. Kolejnym stereotypem dotyczącym kontynentu afrykańskiego jest brak wody. Przysłowiowy już w zasadzie, bo często powtarza się dzieciom: oszczędzaj wodę, bo dzieci w Afryce nie będą miały. Natomiast Afryka, znowu tu zapominamy, że jest ogromnym, różnorodnym kontynentem i są oczywiście miejsca, gdzie tej wody brakuje. Jest ogromna ilość ludzi, którzy nie mają dostępu do bezpiecznej, czystej wody pitnej. Natomiast nie jest to odosobniony przypadek i nie wszędzie tak jest, ponieważ najwięcej ludzi, którzy nie mają dostępu do wody, nie żyje na kontynencie afrykańskim, ale azjatyckim. Z drugiej strony, nawet w Europie mamy lokalnie miejsca, gdzie ludzie mają problemy z tym dostępem do wody, które zresztą są częstsze w dobie przyspieszających wręcz nam zmian klimatu. I tutaj znowu warto by powiedzieć o tym, że są obszary, gdzie ludzie problemy z tą wodą mają, ale są obszary, jak na przykład w Afryce Równikowej, gdzie tych problemów nie ma. I jeszcze jeden przykład. Domy z różnych stron świata są tematem bardzo mocno eksploatowanym. W zasadzie w większości podręczników ten temat się pojawia. Na załączonym obrazku widzimy, że wprawdzie Afryka w tym przypadku nie została potraktowana jako jeden kraj. Mamy Maroko, który tą Afrykę reprezentuje. Natomiast znowu brakuje troszeczkę konsekwencji, jakiejś spójności, jakiegoś pomysłu na zebranie danych zdjęć. No bo mamy wprawdzie domy tradycyjne w niektórych przypadkach, ale mamy też iglu w przypadku Grenlandii, który no jest schronieniem wprawdzie, ale czy tradycyjnym domem, można by tutaj już się z tym pokłócić. Mamy blok z wielkiej płyty, charakterystyczny dla Polski. Tradycyjną budowlą myślę, że wszyscy się zgodzimy, że także nie jest, chociaż oczywiście pojawia się bardzo często. A bardzo zadziwiający wręcz przykładem jest wiatrak w przypadku Holandii. No bo nawet jeżeli znamy Holendrów, to czy któryś z nich mieszka w wiatraku? Zadziwiającą dla nas rzeczą, której przyznam się, że nie rozumiemy, jest przedstawianie Australii. Ponieważ o ile większość stereotypów dotyczy krajów globalnego południa, tutaj mamy kraj z południa, owszem, ale kraj zamożny, kraj zaliczany do bogatej północy, czyli Australię, ale w jej przedstawieniu najczęściej widzimy aborygenów. Mamy opisy, które także są bardzo często już nieaktualne. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie pokazujemy, skoro już zaczynamy mówić o tym kontynencie, nowoczesności, tych aspektów, takiej codzienności właściwie należałoby to tak nazwać. To pozostaje zagadką. Przygotowaliśmy w naszym raporcie także rekomendacje. Rekomendacje dla nauczycieli, ponieważ tak jak wspomniałem już wcześniej, w podręcznikach, które do nich trafiają, pojawiają się elementy, które nie są wprawdzie edukacją globalną i prawdopodobnie nie zostały tak przewidziane, natomiast które mogą zostać wykorzystywane do wprowadzania treści globalnych. I jeżeli miałbym streścić te rekomendacje, które oczywiście można przeczytać w naszym raporcie, no to zalecamy zapoznanie się z terminem edukacji globalnej, z założeniami, z tematami, które ta porusza, ponieważ wtedy, śledząc to, co jest w podręczniku, można dopasować pewne treści i faktycznie tego typu edukację wprowadzić samemu.
Zalecamy także zapoznanie się z kodeksem w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów globalnego południa, ponieważ bardzo często stereotypy podawane są właśnie w obrazach i tutaj także trzeba by wiedzieć, w jaki sposób ewentualnie dopowiedzieć, w jaki sposób omówić pewne rzeczy, aby one nie były stereotypowe, nawet jeżeli tak jak są zamieszczone, te stereotypy powielają. Także jeżeli już będziemy wiedzieć, na czym polega ta edukacja globalna, jakie są najczęstsze stereotypy, jeżeli będziemy podchodzić krytycznie do przedstawianych treści, też bardzo łatwo będziemy mogli wykorzystywać tak zwane okazje edukacyjne. Ponieważ na początku zaczęliśmy naszą analizę od analizy podręczników szkolnych. I w tym momencie zauważyliśmy, że tutaj jest jeden moment, kiedy możemy wprowadzić treści globalne. Tam gdzieś pojawia się kolejny, pojawiały się faktycznie takie okazje. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy sprawdzać, co zalecają twórcy podręczników, to okazało się, że zupełnie co innego mieli na myśli. Dlatego tutaj trzymajmy rękę na pulsie, szukajmy tych okazji, wykorzystujmy je. Na naszej stronie www.globalna.edu.pl/materiały-edukacyjne zamieszczone są do ściągnięcia dwa raporty, które sporządziliśmy w ramach bieżącego projektu. Jeden to jest oczywiście raport z analizy podręczników, o którym opowiadałem. Drugi jest raportem z badania ankietowego dotyczącego edukacji globalnej w edukacji wczesnoszkolnej. Badania prowadzonego wśród nauczycieli, o którym będzie jeszcze w kolejnym wystąpieniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę.